Dzień dobry moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj wtorek, 16 października, 15 dzień, 16. Trochę późno zaczynamy dzisiaj, bo jest godzina w pół do drugiej, ale dzięki temu będzie może ten vlog krótszy, kto wie. Pogoda za oknem taka jak wczoraj, czyli typowa jesień, na szczęście nie pada. My zaraz będziemy się właśnie szykować na zakupy. Dlatego postanowiłam już się do Was w końcu odezwać i zacząć z jakiegoś tego vloga. Vlog z wczoraj już na kanale śmiga, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie Was zapraszam na wczorajszego vloga. A słuchajcie, właśnie wczoraj Wam nie powiedziałam, bo już skończyłam nagrywać. Vlog z niedzieli wgrał się wczoraj bardzo, bardzo późno. W ogóle nie chciał mi się wgrywać i tak wolno szedł, że masakra. Natomiast dzisiaj ten wczorajszy już raz, dwa i już jest. Także tak. Mój pokrowiec, słuchajcie, na telefon ani folijki nie przyszły. Szkoda, bo liczyłam na to, że przyjdą. Miały przyjść wtorek, środa. Znaczy, jakbym zamówiła pewnie wcześniej, to by był wcześniej, tylko że ja jeszcze nie byłam do końca pewna, jaki telefon będę miała, tak? No, ale trudno. Przyjdzie pewnie jutro, tylko że ja jutro idę do pracy, więc jeżeli nie przyjdzie przed pracą, to będę musiała wziąć skarpetkę sobie. Bo ogólnie na ekranie jest jakaś tam folijka, więc spoko. Natomiast chodzi ogólnie o telefon. Ja w ogóle o telefony, jeżeli chodzi, to dbam bardzo i zawsze pokrowiec jakiś jest. Też jest fajne to, że można sobie, wiecie, wymieniać te pokrowce, mieć jakieś kolorowe, jakieś różnego rodzaju inne. Natomiast teraz ten na stary telefon miałam taki przezroczysty silikonowy i miałam go cały czas od początku, więc nic nie wymieniałam. Zresztą też jak ja brałam tam ten telefon, to nie było w ogóle wyboru, jeżeli chodzi o pokrowce. Dopiero później zaczęło wchodzić. Więc tak, no i trudno. Będę musiała mieć w skarpetce jutro, żeby się nie zniszczył, bo w pracy to ja się trochę obawiam. Także kochani, zapraszam Was na kolejny dzień ze mną, a ja teraz uciekam zrobić listę zakupów, trochę się wyszykować i jedziemy na zakupy. Odezwę się po powrocie. Wróciliśmy właśnie z zakupów i chciałabym Wam pokazać, co kupiliśmy, jeżeli chodzi o produkty niespożywcze, czyli patyczki do uszu lub też kosmetyczne, jak kto woli, Johnson's. My je używamy już dawno. Ja Wam je pokazuję często w projekcie tenko opakowania po nich. Żel do twarzy Simple to dla Jarka, takie odświeżający. One też są dobre, te żele. Wodę do makijażu z Nivea, jak wiecie, moja ulubiona. Zawsze do niej wracam, nawet jeżeli używam inne, to zawsze do tej wracam. Wkładki Always Daily, ja takie używam już długo. To są Slim Multiform do każdego rodzaju majtek, jest ich tu 30. Normalne i one są bardzo cienkie, bo mają poniżej 1 mm i naprawdę fajnie się trzymają i są świetne. I ostatni produkt to jest Lenor, płyn do płukania. My zawsze już od dawna używamy ten żółty, ładnie pachnie i powiem Wam za chwilę ciekawostkę odnośnie tego płynu. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o zakupy niespożywcze. Ciekawostka a propos płynu do płukania to jest taka, że kiedyś właśnie w pracy koleżanki mówiły, że ale ładnie pachniesz, co do takiego. I ja mówię, no może mój perfum. Mówią, nie, to jest inny zapach. No i wyszło na to, że one czują mój płyn do płukania, ten właśnie Lenor, i potem każda zaczęła kupować żółty płyn. Tak, ale naprawdę on bardzo ładnie pachnie. I nawet powiem Wam, że jak wypiorę coś i wsadzę do szafy i na przykład nie noszę tego teraz, tylko nie wiem, jakiś czas później, taki dłuższy, to też jak wyciągnę, to pachnie tym płynem. Także naprawdę jest bardzo, bardzo intensywny i taki dość długo się utrzymuje. To taka ciekawostka a propos płynu. Jak widzieliście, zakupy niespożywcze, nie było ich zbyt dużo, no bo wiecie, że ja kosmetyków zapas mam z Polski, więc na razie takich nie kupuję rzeczy, tylko właśnie jakieś tam do demakijażu wody, ale powiem Wam coś bardzo dla mnie takiego smutnego. Nie, no nie smutnego, żartowałam, ale w zeszłym tygodniu, jak byliśmy właśnie w Aździe, to tam jest też dział taki, wiecie, z takimi akcesoriami do malowania, pędzle i tak dalej. I właśnie są tam pędzle i gąbki z Real Techniques. I powiem Wam, że tam była gąbka do makijażu. Ona ogólnie 6 funtów kosztuje. No i w zeszłym tygodniu była za 4,50. No i tak sobie mówię, a moją gąbkę, no niestety już trzeba ją wymienić, bo już się zrobiła taka brzydka i w ogóle już ją długi czas używam, więc czas na wymianę. No i tak sobie myślę, a może bym sobie kupiła. No i dobra, dzisiaj poszłam z zamiarem kupienia nowej gąbki do makijażu i jej nie było. Uwierzycie w to, nie było gąbki, była tylko taka wielka, taka naprawdę duża, jak ja spojrzałam, to jest do ciała gąbka. Natomiast była jeszcze taka mała, taka bardzo porowata i się okazało, że to jest gąbka do mycia twarzy.
Także nie wzięłam, były jeszcze inne, ale z takiej firmy, taka była czarno-biała i różowo-biała. Z takiej firmy, z której kiedyś ja już miałam jedną gąbkę i nie byłam zadowolona z niej, bo ona była, no niby też była taka, że wiecie, jak pod wodę dacie, to ona wam napęcznieje i w ogóle, ale nie była tak miękka jak Beauty Blender, czy jak nawet inne moje gąbki, które miałam, takie nieoryginalne, tylko taka strasznie twarda była, no i dlatego jej nie kupiłam, ale dzisiaj na eBay zobaczę i sobie kupię gąbkę, bo moja już naprawdę czeka na wymianę. No więc to taka ciekawostka, na dworzu nie jest wcale tak zimno, powiem wam. Ja byłam dzisiaj w takiej tunice mojej z długim rękawem i na to miałam swetr tylko. I było mi ciepło, także spoko. Teraz właśnie będziemy jeść zaraz obiad, znaczy nie zaraz, za jakiś czas będziemy jeść obiad. A ja muszę jeszcze ogarnąć kilka rzeczy na kompie, także idę trochę popracować. I odezwę się do was za niedługo. I jeszcze w międzyczasie ściągnąć muszę pranie. A potem jeszcze wam coś pokażę, co kupiłam w zeszłym tygodniu bodajże, tylko nie miałam kiedy wam pokazać, ale to później, a teraz uciekam ogarniać wszystko, żeby się ze wszystkim wyrobić. W zeszłym tygodniu, kochani, kupiłam sobie maskę do włosów, zapomniałam wam powiedzieć, bo ta moja z Bingo Spa się kończy. I ja w holu zakupowym mówiłam wam, że zapomniałam kupić dwóch produktów, które chciałam kupić. I pierwszym to był ten korektor z Vibo, a drugi właśnie to była maska do włosów, chciałam jakąś kupić, niestety zapomniałam. No i w zeszłym tygodniu kupiłam sobie z Pantene taką ochronę i naprawę włosów. I to jest jakaś intensywna maska. Dwie minuty intensywnej ochrony do włosów zniszczonych. Taka trochę dziwne ma opakowanie, bo tu się to w ogóle otwiera. Tak naciska tylko. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Nigdy tej maski nie miałam. W ogóle nie było jakoś wyboru, jeżeli chodzi o maski. Dajcie mi znać, czy używałyście tego produktu, jak się sprawdza. Więc kupiłam tą maskę, bo tak jak mówię, zapomniałam, w Polsce nigdy jej nie miałam, więc zobaczymy, co to jest. Ta z Bingo Spa mi się kończy. Powiem wam, że no jakoś tak rewelacji nie ma. Ona ogólnie miała być maską, która wzmacnia te włosy, że one przestają wypadać i w ogóle. Ja wiem, że ogólnie no wiadomo, że po pierwszym użyciu czy coś już nie będzie efektów, ale ja tu w ogóle po dłuższym użyciu nie widzę żadnych efektów. A potem zresztą czytałam też recenzje na internecie, to bardzo dużo osób mówi, że ona nie działa tak jak powinna, ale jest dobra. No ja nie mówię, ona nie jest zła, bo te włosy są dobrze nawilżone i w ogóle, ale jeżeli chodzi o wypadanie, to nic nie działa, no nie. Także wiecie. Także ja już na razie jej nie będę kupować i szukam czegoś innego. Teraz zresztą kupiłam ten szampon i odżywkę Biotebal. Czekam, aż użyję swoje i zacznę je używać, bo naprawdę włosy mi wypadają strasznie. Ale zresztą ja tak całe życie miałam, odkąd pamiętam, jak miałam długie włosy, to zawsze mi wypadały, a zwłaszcza wtedy, jak je myję. To masakra jest po prostu. No ale dobra, ogólnie i tak w przeciwieństwie do tego, co miałam kiedyś na włosach, w ogóle w jakiej moje włosy są kondycji, to jest dużo, dużo lepiej. Bo ja jakoś tak bardziej, wiecie, zaczęłam przykładać wagę do mojej pielęgnacji włosów, zresztą tak samo jak i do twarzy, pielęgnacji czy tak dalej, niż kiedyś, więc jest, poprawa jest, ale wypadanie niestety. No, więc tak, cały czas, słuchajcie, używam tej szczoteczki silikonowej do mycia twarzy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wam pokazywałam w którymś z vlogów. Jest naprawdę świetna, bardzo, skóra jest po niej taka bardzo delikatna, dobrze tą skórę doczyszcza, nie podrażnia jej, także naprawdę super. I ja już się dawno zastanawiałam nad kupnem takiej szczoteczki, tak jak wam mówiłam wtedy we vlogu, ale no jakoś to tak wiecie, nie był jakiś priorytet, natomiast teraz akurat się trafiło, więc kupiłam ją, bo jej było nie. No i jest naprawdę fajna. Muszę wam powiedzieć, i dobrze, ma taki kształt właśnie tej łezki, to wszędzie łatwo się nią dociera, także super. Ja wiem, że teraz są te elektryczne, soniczne szczoteczki do mycia twarzy, ale taka mi wystarczy w 100%, więc na razie nie zamierzam wydawać więcej kasy. No. I tak sobie właśnie usiadłam teraz, bo zaraz się zaczynają moje seriale i jeszcze muszę coś ogarnąć i sobie uświadomiłam, że nie mam za bardzo materiału na dzisiejszego vloga, więc postanowiłam w końcu coś nagrać. Teraz będę jeszcze ogarniać telefon, ten stary, będę go przywracać ustawienia fabryczne i w ogóle, żeby moja mama mogła go normalnie używać. I jej go już zapakuję. No i ja jeszcze mam muszę kilka jeszcze rzeczy zrobić na swoim telefonie. Także tak, no. A jutro już do pracy, potem czwartek, piątek, sobota, niedziela już pakowanie i będę robiła ciasto i w ogóle. No a w poniedziałek wyjazd. Tak jak wam mówiłam, może w niedzielę nagram wam vloga, zobaczymy.
Także dobra, widzę właśnie, że zaczyna się mój serial, więc odezwę się do Was za niedługo. Kończę, kochani, już ogarniać mój nowy telefon. Tam jeszcze parę rzeczy mi zostało do zrobienia, ale to już raz, dwa i będzie okej. Długo mi zeszło właśnie tą moją sprawę, co załatwiałam. Znaczy, co robiłam, ogarniałam na kompie, to mi trochę zeszło niestety. Ale już wszystko jest załatwione, więc nie wiem, jak trzymać aparat, żeby mi było dobrze widać. Ale już jest załatwione, więc spoko. Za chwilę muszę iść umyć włosy i w ogóle się wykąpać już, bo włosy muszą mi wyschnąć, a dzisiaj, wiecie, nie mogę iść zbyt późno spać, bo jutro do pracy. No i obejrzymy z Jarkiem jakiś film. Wczoraj oglądaliśmy bardzo fajny film. Dla niej wszystko, naprawdę fajny. I jeżeli chodzi o serial Pułapka, to naprawdę Wam go polecam. Ostatni odcinek był po prostu super. Ten serial cały czas trzymał w emocjach i tak naprawdę nie było wiadome co i jak. Dopiero na samym końcu wszystko się okazało. I ogólnie jest 6 odcinków, także to jest taki krótki serial, ale naprawdę godny polecenia. Ja Wam go jak najbardziej polecam. Jeżeli będziecie mieli okazję, tak jak Wam mówiłam, to polecam Wam, żebyście obejrzeli serial Pułapka. Bardzo, bardzo fajny. No więc to tak, jeżeli w ogóle powiem Wam, że teraz tak się zastanawiam, że już mamy wtorek i ja dalej nagrywam vloga, a jak wróciliśmy z Polski, to planowałam nagrać vloga tylko w niedzielę, a tu całe 3 dni, no ale tak to jest, dawno się nie odzywałam tak na bieżąco, więc miałam Wam dużo do powiedzenia, chociaż podejrzewam, że i tak większość zapomniałam Wam powiedzieć i mi się przypomni, jak będę montować albo później, ale trudno, co Wam jeszcze powiem. Zamówiłam, słuchajcie, sobie gąbkę na eBay, Beauty Blender oryginalny, ten różowy, bo był jeszcze czarny do wyboru i biały chyba, ale biały to nie bardzo. Czarny też jakoś, różowy wzięłam za 4,20, także spoko, nawet taniej niż ten Ariel Technic z Waździe. Więc tak, ma przyjść teraz bodajże w piątek, sobotę. Zamówiłam jeszcze sobie końcówkę właśnie do ładowarki, tą co się wkłada do gniazdka. Także tyle. I teraz jeszcze też patrzę, bo ogarniam, słuchajcie, stary telefon, przywracam, wiecie, ustawienia fabryczne, żeby był czysty, bo ten telefon dostanie moja mama. Także tak. Mój pokrowiec, tak jak Wam mówiłam, dzisiaj nie przyszedł, więc mam nadzieję, że przyjdzie jutro. A, i miałam Wam pokazać, słuchajcie, nie będę używać skarpety do telefonu jutro w pracy, tylko mam taki pokrowiec po okularach słonecznych. I właśnie jak jechaliśmy na zakupy, no to nie wiedziałam, w co wsadzić mój telefon i chciałam w skarpetę. No a Jarek do mnie mówi, a może masz jakiś pokrowiec po okularach czy coś takiego? I mi się przypomniało, że właśnie w takiej torebce, którą na zakupy zawsze biorę, taka mała, wiecie, przez ramię, tam był pokrowiec po okularach. I ten właśnie. I ja go kiedyś znalazłam przypadkiem i go chciałam wyrzucić, ale stwierdziłam, a może się przyda i go tam wsadziłam z powrotem. No i tak, widzicie, on taki nie jest zbyt duży i tak się obawiałam, że telefon nie wejdzie, ale wszedł cały, więc spoko. Także to, myślę, jest dużo lepsze niż skarpeta. Tak, więc w tym mam telefon, miałam Wam to właśnie pokazać i po to go tu też przyniosłam, żeby Wam pokazać. Chciałam jeszcze powiedzieć Wam, że oczywiście pod vlogami, które dodaję i pod filmami, które ostatnio się pojawiły, dostaję oczywiście masę komentarzy, więc ja na te komentarze Wam, jeżeli mi się uda, to jeszcze dzisiaj odpiszę, jeżeli nie, to jutro. I powiem Wam, że właśnie dostałam jeden bardzo, bardzo miły komentarz dla mnie od jednej z Was, która napisała, że bardzo lubi oglądać moje filmy, bo ma wrażenie, że jest wtedy na spotkaniu z najlepszą koleżanką. Bardzo mi miło i bardzo Cię serdecznie pozdrawiam. Takie właśnie komentarze dają mi, motywują mnie do dalszego nagrywania i do tego, że bez względu na to, ile ma się subskrypcji, są osoby, które lubią Cię oglądać i dla nich warto nagrywać. Także ja dalej będę nagrywać i dalej tu będę, kochani. Ale bardzo serdecznie dziękuję, naprawdę bardzo mi miło. Cieszę się bardzo, że lubicie oglądać moje filmy. Tak, więc tak, kochani. To już by było na tyle, myślę, w dzisiejszym vlogu. On nie będzie jakoś zbyt długi, ale wiecie, ja po prostu przez te ogarnianie telefonu jestem zakręcona i wiecie, jak to jest. Tak jak Wam mówiłam, co do niedzielnego vloga, nie wiem, czy się pojawi, znaczy, jeżeli się pojawi, to w poniedziałek, ale nie wiem, czy będę nagrywać, zobaczę, bo też tak, wiecie, nie chcę, chociaż w sumie czemu by nie, i tak wieczorem będę sama, to mogę Wam nagrać coś. Zobaczymy. Może tak, może nie, nie obiecuję. W każdym bądź razie 18 października ma się pojawić film na kanale.
I dalej jeszcze nie mam planów, więc muszę zajrzeć też do mojego notesu. No dobra, kochani. Więc myślę, że Wam wszystko to, co chciałam, Wam powiedziałam. Tak. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną dzień. Pamiętajcie o pozostawieniu kciuka do góry i trzymajcie się ciepło. Widzimy się już w następnym filmie. Do usłyszenia. Pa, pa!